No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, Dead Sprint 66 na moim kanale, zapraszam do oglądania kolejny odcineczek. Więc tak, na samym wstępie muszę zaznaczyć, że klucz do tego produktu został mi przekazany bezpłatnie, więc hashtag współpraca, prezent od Boni, dziękuję Boni. Zabieramy się za kolejną tak jakby mapę. I teraz tak, tutaj nie dałem rady. No nie dałem rady. Po prostu nie dałem rady. I podejrzewam, że aby Radioactive odblokować, to trzeba te dwie mapy też sobie odblokować. Gra, jeżeli gracie po raz pierwszy, nawet na pewno, albo jeżeli oglądacie po prostu po raz pierwszy let's play z tego, to powiem wam w ten sposób, że... Gameplay, nie let's play. To jest połączenie Crash Team Racing i być może jakiejś takiej gierki... Och ty. Która w kosmosie... O nie! Nie, poczekajcie, do czego ja to porównam? Och ty w życiu! Ja to porównam do... Spidermana. Ej, dobra. Pierwszy minus. Jest taki, że za dużo czasu tracimy na wypadanie z mapy. To powinno być tak, w momencie, gdy wypadnę, to ten czas, który ja tutaj straciłem, te kilka sekund, ułamek sekund, to powinien być skrócony moim zdaniem o połowę, bo okej, ja rozumiem, że tutaj... Dobra, replay level. Ja rozumiem, że chodzi właśnie o to, żeby być uważnym. Rozumiem, aby gdzieś tam w jakimś stopniu starać się zostać dynamicznym, ale no ja jako na przykład człowiek, który nie lubi takiej formy rogalików i nie mylić tutaj z Seven Daysami, to tak średnio mnie to... Och ty. Tak średnio to do mnie przemawia. O, widzicie? Zobaczcie, ile ja czasu tracę, żeby tu wypaść. To być może to naprawią, nie? Być może to naprawią, być może nie. Och ty w życiu. No symulator umierania, no to, to jest pewne. W moim wykonaniu to jest symulator umierania, ale nie szkodzi. Zastanawia mnie jedna rzecz, czy im dalej w las, tym te mapy są trudniejsze, bo... No wiadomo, samouczek musi być prosty, nie? Żeby w jakimś tam stopniu... Cholera, to ja dołem też mogę? Mój ulubiony przycisk, replay. Jezu, ale będę maszował ten replay. Dobra, będzie zaraz trzeba spróbować z playerami innymi. Bo mapy są różne. Oczywiście w miarę możliwości pokażę wam. Aha, czas. Jezu, przez chwilę myślałem, że gdzieś w jakieś dziwne coś wleciałem, co mnie zabija, to po prostu czas się skończył. No bo tutaj nie wiadomo na co uważać. No lasery, podłoga, lawa, cholera wie. Start godny mistrza. Sekunda, którą ja tracę, nie?
ale drogę straciłem. Znaczy, straciłem, wybrałem. Matko i córko. No, tak w kwestii przypomnienia, to, drodzy państwo... O! Dobra, nieważne. Kupmy się. Pa. Wiecie co, i tak nic nie dam rady zrobić z tym. Dobra, i tak nie dam nic z tym rady zrobić. Zróbmy tak, my menu. Bo... Run to the rings and the holonet. Czekaj, to już było. Sprawdźmy PvP. Zobaczymy, czy w ogóle mnie połączy. Zobaczymy, czy mnie w ogóle połączy. Prawdopodobnie nie, ponieważ nie ma możliwości zagrania z graczami, nie? Gra jeszcze z mojej perspektywy nie wyszła, bo ja to nagrywam 11 września, premiera jest 12-16, także raczej nie da rady, ale spróbujmy. A jeszcze, żeby było jasne, to, drodzy państwo, niech ja tylko to sprawdzę. Sumo Digital, tak, Sumo Digital wyprodukowało Dead Island 2, Sackboy Wielka Przygoda, Sackboy, znaczy Hotshot Racing, Snake Pass, Forza Horizon 2, Sonic and All-Stars Racing. No, chyba to się nie da. Dobra, matchmaking ogarniemy ten. Matchmaking ogarniemy, jak już będzie gra. Jak już będzie gra w fazie premiery. Bo wtedy będzie największy boom, nie? Sprawdźmy na razie po prostu pozostałe mapy, nie? Nie wiem, co ja zrobiłem, ale spoko. Nie. Release a new clone. O panie. No, coraz bardziej wymyślne mapy się szykują. Coraz bardziej wymyślne mapy dla fanów, którzy takich wyzwań, rogalików poniekąd. No to będzie fajny tytuł. To będzie fajny tytuł. Tylko obawiam się o jego żywotność, wiecie, bo w momencie, gdy są premiery, jakie są, zbliża się Silent Hill 2, zbliża się Until Dawn. No, konkurencja jest dosyć duża. Oh fuck. Konkurencja jest dosyć duża, więc wiadomo, że to jest inna gra. To nie ma co w ogóle porównywać tego do tych wspomnianych tytułów. Ale pamiętajmy, że my gracze mamy ograniczony czas gry. To nie jest tak, że my 24 godziny na dobę możemy grać. Musimy jeść, spać, wykonywać obowiązki, pracować, bądź odpoczywać, tak? Zajmować się rodziną, cokolwiek. No, każdy niech tam sobie wypełni własną rubryczkę zadań, które są dla niego must have. Także jeżeli... Jeżeli nie jesteśmy w stanie poświęcić tyle czasu, ile chcielibyśmy na gry, to wybieramy tylko te, na premierę oczywiście,
które są najciekawsze. I właśnie to jest ta rzecz, o którą się obawiam. Czy Dead Sprint... O, już to zrobiłem. Czy Dead Sprint będzie grą, która zaciekawi podczas premiery większą ilość graczy. Oczywiście będzie jakiś tam pik. Na Steamie to być może będzie w czołówce, może będzie po środku, a może będzie na szarym końcu, tak jak to miało miejsce z Concordem. Ale niezależnie od tego, jak gracze przyjmą tą grę i niezależnie od tego, ilu youtuberom dano ten klucz, czy znanym, czy nieznanym. O fuck. To powiem wam szczerze, dużo, naprawdę dużo zależy od twórców. Dobra, nie zdążę, więc tak. A teraz jeszcze jedno. Sprint Tribute. Okej, okay, camera movement. To jest R. Tribute backwards, lag behind. Dobra. Staram się jeszcze jedną rzecz zrobić, bo... Bo ciekawi mnie to, bez kitu. Wiecie... Ja w tym momencie cały czas przegrywam, nie? Tam tylko na początku, na tej pierwszej mapie poszło mi w miarę jakoś tam okej, nie było problemu. No jak nie było problemu, ty? Nie, już tak biegłam, chłopie. No dobra, ale wiecie, o co chodzi, że mogło być gorzej. O! Myślałem, że znajdę ten. Bo czasami ta postać mi tak mocno skręca, że ja nawet nie wiem, jak ja to robię. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, jak ja to robię. O, ja pierdzielę, ile to było tych. O ringów, tak z... O Jezu. Picker drone to launch target. Drony tutaj jeszcze są, no ale na PPP to trzeba poczekać. Za mało czasu. Release a new clone. Ta mapa nie jest dla mnie, przynajmniej nie na ten moment. 5 lines per race. Okej. Dużo! Och ty w mordę. No to teraz się zacznie. Okej, okay, tutaj już dostaję po dupie kąt. Bo widać spadki FPS-ów, a przynajmniej ja je widzę. Gdzieś jak jest tam dużo tych osób, to jednak robi to swoje.
God damn it. Wiedziałem. Biegusiem! Nie! Fuck! Czy ja ich wszystkich zabiłem, czy o co chodzi? Gdzie oni są? Nie! No słyszę, właśnie to jest to. Ty, na razie nadal jestem pierwszy. To oczywiście nie są gracze, żeby nie było, to są NPC-ki. Ja właśnie tego szukałem, nie? O, no to teraz, ale teraz to już mi się bardziej podoba. Teraz to mi się bardziej podoba, bez kitu. Nie. Ja nie słyszę tam w tyłu, że coś... Tuk. Goddammit, szybko! Mama! Dobrze! It's over! Relief for some, joy for others! Dobra, udało się. Udało się, jest git. Pipeline, slumsy. Dobra, slumsy robimy. Kurde, ze speakerem się umówiłem na Sons of the Forest i no tak się wciągnąłem. Znaczy nie spodziewałem się w ogóle tego prezentu, nie? Nie spodziewałem się tego prezentu, także nie mówię, że to źle. Ciebie byłem. Ajajaj, dobra, tu trzeba było przejść. Hej! Za bardzo poleciałem. Tango. Dobra, tu już mi tak łatwo nie idzie. Już mi tak łatwo nie idzie. O cholera. No dobra, udało się, znaczy udało się przegrać, no stary. No nie, po prostu przegrałem. Ale to dobra, tutaj to już jest lepiej, jeśli chodzi o... Och ty mordę, jak mnie zetkał, co za pipuś. Widzieliście to? Ty farpotu ty jeden. Zwracajcie uwagę na to, ile razy giniecie, bo wszyscy w tej grze giną. To jest symulator umierania. Tu chodzi tylko o to, żeby dotrzeć na metę, zginąć teoretycznie i w praktyce jak najmniej. Czy inaczej, mniej od przeciwników. No ja na razie jestem siódmy, więc... O, zabrakło mi czasu. Dobra, nic się nie dzieje.
Szebi, jesteś pierwszy. Nie. Co ja zrobiłem? Nie. No oczywiście. Jak mnie wyprzedził? Co za farfocel? To jest decydujące starcie. A dobra, to final. God damn it. No nie udało się. No nie udało się, no ale to jest coś, co się przynajmniej... Bloodstage Circuit. Dobra, to co to jest? Neurosearch. No zostały jeszcze raz 2, 3, 4, 5 takich map ciekawych, plus tak jak mówię, no w dniu jutrzejszym leci PvP tryb, także masakra, Clone Data, co to jest? Clone Data, no dobra, awards, nagrody, Drifter, dobra, spoko. Tu nie mogę, ale będzie można sobie zmieniać. Proszę bardzo, Dead. Jaki mam licznik? Nie, okej, dobra, tego jeszcze mi tak jakby nie liczy. Czekaj, a zobaczmy. Basic i tutaj też nie. Dobra, okej. Okay. Czyli nie mogę na ten moment zmieniać sobie awatara. W momencie, gdy gra wyjdzie, będzie w 100% możliwość, tak mi się wydaje, zmiany wyglądu swojego awatara, czyli... A to jest kwestia tego, żeby wygrać daną mapę i wtedy mi się to odblokuje. Dobra, to jest chyba kwestia tego, że jak wygram daną mapę, czyli na przykład, nie wiem, wchodzę tutaj w PvE i healing time sobie zrobię na 3, to w tym momencie odblokowuję dzięki reputacji, o, na przykład wchodzę tutaj i dzięki reputacji dostaję jakieś nagrody, no takie to, co powiedziałem na początku, nie, w pierwszym odcinku.
Pozdrawiamy oczywiście wszystkich ludzi, którzy są tutaj w rankingu. No ja się w ogóle tutaj... Czekaj, jak to się nazywa? Killing Time. Dobra, Killing Time. Zobaczmy, czy ja w ogóle tutaj jestem. Network. Killing Time, track. Most Deaths. O, tutaj to ja będę na pewno. Tutaj to ja będę na pewno. Bo tyle... Okej. Okay. Tu nie, czyli jednak... Czyli ja nie jestem z największą ilością... No raczej... Że nie jestem. No i tak się bawimy. Dobra, to... Co my tu jeszcze mamy? Czy ja mogę ze swoim awatarem? Nie, nie mogę. Okej. Okej, moi drodzy. To koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz. Dajcie znać, co sądzicie o tej grze. I no, nie zapytam, czy będziecie ją kupować, bo nie wiem, w jakiej będzie cenie, ale... No ja jeszcze sobie nagram kilka odcinków. Jeszcze sobie nagram, jeżeli jutro będę miał możliwość, oczywiście, ale jeżeli nie, no to trudno. Teraz spadam do Sons of the Forest, idę opowiedzieć speakerowi o tej grze. Zapytam, może on w coś podobnego grał i wrócę z być może większą ilością danych, które gdzieś tutaj sobie przetworzę, nie? Dobra. Raz jeszcze, dziękuję za prezent, gra otrzymana w ramach współpracy i zapraszam na inne serie na moim kanale. Pozdro, Szeweral, hej hej!